Witam Państwa serdecznie w kolejnym odcinku Horyzontu Zdarzeń i dziś zaproponuję Państwu taką krótką formę, poniekąd jako kontynuację poprzedniego odcinka. W poprzednim odcinku opowiadałem Państwu o takiej narracji niejakiego QAnon. Było to pod hasłem, czym fascynują się amerykańskie, anglojęzyczne, alternatywne strony. Dziś mógłbym powiedzieć, czym fascynują się strony oficjalnych mediów głównego nurtu. I jest to ich własna narracja, która w pewnym zakresie jest równoległa do tego, o czym mówił QAnon, choć byłbym daleki od tego, by te dwie narracje ze sobą w jakikolwiek sposób łączyć. Cóż się dzieje w Ameryce? Otóż w tej chwili amerykańskie media społecznościowe są całkowicie zalane takim hasłem, które brzmi hashtag release the memo, czyli ujawnij notatkę. O jaką notatkę chodzi? Chodzi o czterostronicową notatkę, którą senator Devin Nunes udostępnił niektórym kongresmenom USA. Cóż jest w tej notatce? Prawdopodobnie są tam dowody na to, że administracja Baracka Obamy dopuściła się fałszerstwa dokumentów, wnioskując do pewnego specjalnego amerykańskiego sądu, który nazywa się FISA, o prawo do podsłuchiwania i inwigilacji Donalda Trumpa oraz jego zespołu wyborczego. FISA to inaczej Foreign Intelligence Surveillance Act, czyli dokument dotyczący możliwości badania i śledzenia ewentualnych działań zagranicznych wywiadów na terenie USA. To jest taka specjalna forma sądowa, której akceptację trzeba uzyskać, by uzyskać prawo do podsłuchu w przypadku podejrzenia o ingerencję zagranicznych wywiadów, a już na pewno w takim przypadku jak podsłuch i inwigilacja kandydata na prezydenta USA. I teraz wszystko wskazuje na to, że tego typu zgoda została uzyskana przez administrację Baracka Obamy, poniekąd w interesie Hillary Clinton. Natomiast wiele wskazuje i mówiło się o tym już w czasie kampanii wyborczej, że jeżeli tego typu zgoda została uzyskana, to została ona uzyskana w sposób nielegalny. W tej chwili mówi się o tym, że prawdopodobnie sędziego, który tę zgodę wydał, wprowadzono w błąd i odpowiada za to FBI oraz Barack Obama. No od tej notatki tak naprawdę się zaczęło, ale co za tą notatką dalej stoi? Za tą notatką stoi domino, które może wykonać swojego rodzaju czystkę w pewnej części amerykańskiego establishmentu, albowiem release the memo nie jest jedyną podstawą trzęsienia ziemi na amerykańskiej scenie politycznej. W tym samym czasie kongresmeni USA dostali do ręki 400 stron zapisów korespondencji prywatnej pomiędzy dwojgiem agentów FBI. Dwojgiem agentów, pierwszy z nich nazywa się Peter Strzok i jest szefem, był szefem Komisji Kontrwywiadu FBI w czasie wyborów prezydenckich w USA i był także związany bardzo ściśle z rzekomym śledztwem przeciwko Hillary Clinton. Druga z tych osób to jego partnerka Lisa Page, prawniczka FBI. Otóż z tej korespondencji dość niedwuznacznie wynika, że przynajmniej tych dwojga agentów, którzy formalnie i jak najbardziej oficjalnie prowadzili śledztwo, które miało ustalić, czy aby Donald Trump jest w jakiś sposób zamieszany w jakieś tajemnicze relacje z Rosją, czy też nie. Otóż z całą pewnością byli oni skrajnie stronniczy w ocenie Donalda Trumpa i nie ukrywali tego w swojej korespondencji, że uważają go za idiotę i że serdecznie go nienawidzą. Co ciekawsze, wspominają również o spotkaniu niejakiego Secret Society, czyli, uwaga, tajnego stowarzyszenia, które ponoć funkcjonuje gdzieś na styku FBI i Departamentu Sprawiedliwości. I jest to bardzo ciekawa wzmianka, albowiem od czasów JFK, czyli prezydenta Kennedy'ego, który przestrzega Amerykę przed niebezpieczeństwem tego, iż zostanie ona zawładnięta przez Secret Society, czyli tajne stowarzyszenie, od tego czasu właściwie nikt na takim wysokim poziomie oficjalności, jak w tej chwili, tej frazy Secret Society nie powtarza, a powtarzają ją republikańscy kongresmeni USA przed kamerami telewizji. Nie do końca wiadomo oczywiście, o jaki Secret Society chodzi. Niemniej już sam fakt użycia tego typu zwrotu w korespondencji pomiędzy dwojgiem oficjalnych agentów FBI zaangażowanych w to prawdopodobnie skandaliczne śledztwo wzbudza wiele wątpliwości i kontrowersji.
Pikanterii całej historii dodaje fakt, iż na stosowne żądanie wystosowane do FBI, by udostępnić całą korespondencję pomiędzy tym dwojgiem agentów, FBI odpowiedziało, że jest mu bardzo przykro, ale niestety pomiędzy grudniem 2016 i majem 2017, czyli w okresie prawie pół roku, FBI tej korespondencji nie ma, bo na skutek pewnego technicznego błędu ta korespondencja zaginęła. No brzmi to oczywiście śmiesznie i kuriozalnie. No, odpowiedź przychodzi do głowy jedna, nie wiem czy Państwo pamiętacie, taki genialny skądinąd plakat, który krążył po Ameryce i po internecie na kanwie rewelacji Edwarda Snowdena, który opisywał, jak bardzo jesteśmy inwigilowani przez National Security Agency. Otóż wówczas krążył po internecie taki przezabawny plakat, na którym pojawił się Barack Obama. W tle miał logo National Security Agency i wygłaszał następującą kwestię. Straciłeś swoje dane? Nie martw się, my z pewnością mamy ich backup. No więc oczywiście, jeżeli FBI mówi, że straciło półroczny zapis korespondencji pomiędzy dwojgiem agentów, to wzbudza to śmiech i w zasadzie jedyna odpowiedź jest taka, to zwróćcie się do kolegów z NSA, żeby wam oddali backup w tej sprawie. Więc prawdopodobnie prędzej czy później ta korespondencja wyjdzie na jaw, choć oczywiście trudno zakładać, że NSA nie jest zamieszane w ten cały dziwny splot okoliczności, który w tej chwili w Ameryce powoli wypływa na wierzch. No i trzecim wstrząsem, który porusza w tej chwili amerykańską scenę polityczną, to jest kwestia tak zwanego dossier Donalda Trumpa. Owo sławetne dossier Trumpa, które rzekomo miało dowodzić tego, iż administracja Donalda Trumpa jest, cytuję i używam amerykańskiego skrótu myślowego, w łóżku z Rosjanami. To dossier, no, było od dłuższego czasu wiadomo, że ono jest sfabrykowane, iż tak naprawdę nie ma tam żadnych dowodów, na których można by się oprzeć. W tej chwili ujawnione zostało, iż to dossier zostało napisane na zlecenie FBI Jamesa Comeya oraz na zlecenie Konwencji Demokratów i Hillary Clinton. Mało tego, że zostało napisane na zlecenie, zostało także sfinansowane z pieniędzy amerykańskich podatników i te pieniądze w całkiem sporej sumie poszły do prywatnego kontraktora, który nazywa się Fusion GPS i który to kontraktor z kolei zatrudnił do napisania tego dossier niejakiego Roberta Steele'a. Robert Steele to taka postać, która robiła w ostatnich miesiącach karierę w internecie jako rzekomo były agent CIA, który ujawniał rzekomo bardzo ważne informacje na różne tematy. W tej chwili wiadomo, że był on rzeczywiście agentem, ale nie CIA, ale MI6, chyba nie taka wielka znowu różnica. I że całe dossier zostało sfabrykowane na zamówienie. No zostało sfabrykowane na zamówienie z pieniędzy amerykańskich podatników. No powiem szczerze, cała ta historia wraz z połączeniem tego memo senatora Nunieza, wraz z połączeniem tej historii korespondencji pomiędzy tymi dwojga agentami FBI, no w tej chwili mocno porusza amerykańską scenę polityczną i oczywiście spolaryzowało bardzo mocno w swoim podziale media głównego nurtu, dlatego że z jednej strony jest chociażby Fox News, która no, próbuje ten temat drążyć i ukazać przynajmniej w jakimś zakresie fragment sceny korupcyjnej, która dotyczy mafijnego amerykańskiego systemu władzy. Z drugiej strony oczywiście jest CNN, czyli Clinton News Network, mówiąc oczywiście kolokwialnie, bo nie jest to oficjalne rozwinięcie tej nazwy, które wiesza kompletne psy zarówno na notatce, jak i na wszystkich ludziach, którzy są zaangażowani w ujawnienie tego procederu. Amerykańscy demokraci zresztą posunęli się jeszcze dalej w swoim szaleństwie dyskredytacji tego wątku, ponieważ ogłosili, że cała ta historia z tym memo to jest nic innego jak kolejna fabrykacja rosyjskiego rządu i że stoją za tym rosyjskie boty. W niniejszym wystąpili oni również do Marka Zuckerberga i do właścicieli Twittera z oficjalnym listem, by ci w tej chwili prześledzili natychmiast aktywność rosyjskich botów na amerykańskich mediach społecznościowych i oczywiście udowodnili czym prędzej, że cała ta historia z tym memo jest zwykłą rosyjską mistyfikacją, która jest kolejną próbą pogrzebania amerykańskiej demokracji. No jakkolwiek by to zabawnie nie brzmiało, to tak próbują to ukazać światu amerykańscy demokraci.
Wywołało to w oczywisty sposób reakcję normalnych ludzi, którzy w tej chwili z kolei dzielą się w amerykańskich mediach społecznościowych hasłem hashtag not Russian bot. Czyli ja nie jestem rosyjskim botem, ja jestem normalnym amerykańskim obywatelem i mam prawo się dowiedzieć, co jest w tej notatce i mam prawo się dowiedzieć, co za tym stoi i mam prawo się dowiedzieć, czy establishment, który żyje z moich podatków, naprawdę jest tak totalnie skorumpowany, jak nam się zaczyna w tej chwili wydawać. No i tak, powiedziałem Państwu na początku, że do pewnego stopnia ta narracja no, ma w sobie jakieś paralele z narracją QAnon. Oczywiście mówię o tym z dużym dystansem i z dużym sceptycyzmem, dlatego że narracja QAnon miała w sobie jedną podstawową cechę. Otóż tam mesjaszem był Donald Trump, który miał być tak naprawdę przewodnikiem rewolucji, która miała uwolnić Amerykę od tej hybrydalnej, można powiedzieć, wersji ośmiornicy, która w tej chwili Ameryką i światem rządzi. W tej narracji, o której Państwu opowiadam dzisiaj, Donald Trump jest no, tak naprawdę podmiotem dosyć przypadkowo w to wszystko włączonym, bo tutaj nie chodzi o Donalda Trumpa i nie chodzi o jakąś wielką rewolucję, chodzi o ujawnienie fragmentu korupcji, fragmentu amerykańskiego establishmentu. Daleki byłbym od takiej nadziei, że cała ta historia doprowadzi do no, jakiegoś skutecznego uszkodzenia tak zwanego deep state, czyli rządu cieni. Być może i bardzo bym sobie tego życzył, doprowadzi do tego, że Hillary Clinton i cała familia Clintonów i cały ten establishment z nią związany zostanie definitywnie utrącony. No i już jest we mnie mało wiary w to, że tak naprawdę zostanie rozliczony za swoje zbrodnie i że zostanie wsadzony do więzienia. Byłoby absolutnie rewelacyjnie, gdyby na kanwie całej tej historii z Clintonami a również powrócił temat pedofilii, który mnie osobiście boli i który cały czas jak gdyby zalega w moim sercu, bo o ile te wszystkie historie związane z nadużyciami seksualnymi, o których ostatnio jest głośno i które dotyczą głównie celebrytów i Hollywoodu, powiem szczerze, mało mnie wzruszają. Myślę sobie, że celebryci i Hollywood to są dorośli ludzie i jeżeli ktoś podejmuje taką decyzję, żeby się sprzedać w zamian za korzyści w postaci no, możliwości kontynuacji kariery w Hollywood, to jest dorosły, to jest jego wybór i to się nazywa prostytucja i mało mnie to rusza. Natomiast kwestia pedofilii mnie rusza, ponieważ to są dzieci, które tak naprawdę nic w tej sprawie zrobić nie mogą. A przypominam o tym w tej chwili, dlatego że często jest tak, że kiedy się mówi o przestępstwach konsorcjum Clintonów, to mówi się głównie o przestępstwach natury ekonomicznej i politycznej. Zapomina się o tym wszystkim, co było tak mocno wyciągnięte w czasie kampanii wyborczej roku 2016, że ma to silne związki z aferą Pizzagate i silne związki z pedofilią. Pan Clinton bywał na wyspie u pana Epsteina wielokrotnie i wynika to z logów samolotów, który tam leciał. Pani Clinton również tam bywała. Państwo Clintonowie ze swoimi pseudocharytatywnymi organizacjami zostali już kilkukrotnie przyłapani na próbach i prawdopodobnie niestety także na skutecznych próbach przemytu dzieci w celach ich seksualnego zniewolenia. Więc to jest to, co mnie rusza, kiedy sobie myślę o Clintonach. I to jest to, co mnie rusza, kiedy sobie myślę, że może wreszcie ktoś im się dobierze za przeproszeniem do dupy. Co byłoby już samo w sobie ogromnym rokiem, ogromnym sukcesem roku 2018, czego wszystkim nam i im także życzę. Dziękuję bardzo i to wszystko na dzień dzisiejszy.